same w sobie, nie w nadziei na uzyskanie nagrody w niebie, lecz dlatego, że człowiek jest tu uważany za wartość najwyższą. Wychowanie w oparciu o materialistyczne i świeckie przesłanki, choć zawiera elementy krytyki ideałów i metod wychowania postulowanych przez religię, jest działalnością na wskroś pozytywną. Działalnością, której celem jest kształtowanie postawy ludzi w duchu sprawiedliwości i tolerancji, miłości ojczyzny i poczucia więzi z innymi narodami, aktywności społecznej i odpowiedzialności za własne postępowanie. Wychowanie konsekwentnie świeckie zawiera treści głęboko humanistyczne. Prowadzi do rzeczywistego zainteresowania problemami moralności dnia codziennego i życia społecznego. W żadnym jednak wypadku wychowanie świeckie w kraju socjalistycznym nie może ograniczyć się do krytyki religii. Miejsce wybieranych norm ideowo-moralnych muszą zająć inne, bardziej społecznie cenne, ludzkie, humanistyczne normy i wartości. W przeciwnym wypadku człowiek sięgnie po wartości pozorne, po antywartości. Marksistowska krytyka religii nie jest celem samym w sobie. Jest to jedynie środek do celu, który pomaga w kształtowaniu postawy prawdziwego zaangażowania w walkę o świat godny człowieka, w walkę z obojętnością moralną i egoizmem. Krytyce religii musi towarzyszyć działalność wychowawcza, która prowadzi do poszerzenia horyzontów kulturalnych i intelektualnych ludzi, do wzrostu ich zaangażowania w życiu publicznym, pogłębienia wrażliwości moralnej i odpowiedzialności. Krytyka religii wiąże się tu z działalnością, która zmierza do wzbogacenia ludzi o nowe wartości kultury i etyki świeckiej, do stwarzania nowych potrzeb kulturalnych i społecznych, wzmocnienia aktywności społecznej i dociekliwości intelektualnej. W przeciwieństwie do ateistów mieszczańskich, którzy główny akcent kładli i kładą na krytykę religii, krytyka dogmatów religijnych, podań i ksiąg świętych, marksistowska krytyka religii koncentruje się na zaszczepianiu ludziom pozytywnych treści materialistycznego światopoglądu, na wyrobieniu u nich nawyków stosowania materialistycznej, racjonalistycznej metody podchodzenia do zjawisk zachodzących w przyrodzie i społeczeństwie. Wychowanie według zasad humanizmu socjalistycznego wiąże się również z pozytywnym zaspokojeniem różnorodnych potrzeb duchowych człowieka, w tym potrzeb, które dotychczas zaspokajała religia i Kościół. Chodzi tu o potrzeby nie tylko intelektualne i światopoglądowe, lecz także uczuciowe, estetyczne, moralne. O efektywności wychowania w duchu świeckiej i socjalistycznej moralności nie decyduje ani filozoficzna krytyka religii, ani też akcja oświatowa wykazująca sprzeczności i bezzasadność rzeczową tez wiary religijnej. Tempo tych procesów zależy bowiem w największej mierze od przemian w społeczno-ekonomicznych warunkach życia, od humanizacji stosunków międzyludzkich, likwidacji wszelkich społecznych przyczyn skłaniających ludzi do wierzeń religijnych. Marksistowska krytyka religii nie podważa zasad współpracy ludzi w realizacji wspólnych celów. Zarówno wierzący, jak i niewierzący obywatele naszego kraju, opierając swoje motywy działania na wspólnie uznawanych wartościach ogólnoludzkich, realizują wspólny program budownictwa socjalistycznego. Marksiści stoją na stanowisku, że światopogląd indywidualnego człowieka, religijny bądź areligijny, nie określa w sposób jednoznaczny jego postawy społeczno-politycznej. Praktyka budownictwa socjalistycznego dowodzi, że podział ludzi na wierzących i niewierzących nie pokrywa się z podziałem na zwolenników i przeciwników socjalizmu. Wśród ludzi aprobujących ideologię socjalizmu i angażujących się w urzeczywistnianie jej zasad są zarówno niewierzący, jak i wierzący. Klasycy marksizmu-leninizmu, analizując problemy walki klasowej i zadania stojące przed partią typu marksistowskiego, występowali przeciwko włączaniu do programu partii robotniczej bezpośredniego hasła ateizmu w sensie politycznej walki z religią. Uzasadniali to w sposób następujący. Wprowadzenie do programu partii zasady wymagającej, aby każdy jej członek był ateistą, sprawiłoby, że na pierwszy plan, zamiast podziału klasowego i politycznego społeczeństwa, wysunąłby się podział religijny.
odwróciłoby to uwagę pewnych warstw klasy robotniczej od aktualnych zadań klasowej i rewolucyjnej walki. Mogłoby skierować część robotników ku najbardziej powierzchownemu i fałszywemu antyklerykalizmowi burżuazyjnemu. Lenin pisał, że propaganda ateizmu w partii może w pewnych warunkach okazać się i zbyteczna, i szkodliwa. Nie z punktu widzenia kołtuńskich obaw przed odstraszeniem warstw zacofanych, utratą mandatu przy wyborach i tym podobnych, lecz z punktu widzenia rzeczywistego postępu walki klasowej, która w warunkach współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego po stokroć lepiej doprowadzi robotników chrześcijan do socjaldemokracji i ateizmu niż czysta propaganda ateizmu. Pisząc o partii marksistowskiej jako awangardzie klasy robotniczej, Lenin podkreślał, że partia, która ma zapewnić zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, musi być organizacją mas pracujących, a nie może być kółkiem wyizolowanych działaczy, choćby głoszących najsłuszniejszy program. Partia, jeśli ma zapewnić powodzenie rewolucji i zwycięstwo socjalizmowi, nie może formułować haseł i zasad programowych niezależnie od konkretnych historycznych warunków, w których działa, niezależnie od świadomości i nastroju szerokich rzesz pracujących. Obowiązek komunistów rewolucjonistów, mówił Lenin, polega z jednej strony na tym, aby nie zniżać się do poziomu mas. Z drugiej zaś strony obowiązkiem komunistów jest trzeźwo obserwować rzeczywisty stan uświadomienia i przygotowania właśnie całej klasy, nie tylko jej komunistycznej awangardy, właśnie całego ludu pracującego, a nie tylko jego ludzi przodujących. Całe bowiem zadanie komunistów polega na tym, aby umieć przekonać zacofanych, umieć pracować wśród nich, a nie odgradzać się od nich wymyślonymi, dziecinnie lewicowymi hasłami. Występując przeciwko lewackiej frazeologii i awanturze politycznej wojny z religią, przeciwko wysuwaniu na pierwszy plan podziałów religijnych zamiast klasowych, przeciwko odwracaniu uwagi klasy robotniczej od istotnych zadań i walki rewolucyjnej na rzecz bardzo powierzchownego i burżuazyjnego antyklerykalizmu, Lenin postulował metodę wyjaśniania masom prawdziwych, historycznych i ekonomicznych źródeł religii i ujawniania jej funkcji klasowych. Uzasadniał potrzebę zachowania taktu i szacunku w stosunku do ludzi wierzących. Wypowiadał się za czysto ideowymi metodami krytyki religii. Dowodził, że działalności partii marksistowskiej powinno towarzyszyć pryncypialne, ale cierpliwe wychowywanie klasy robotniczej w duchu naukowego światopoglądu materialistycznego. Z przesądami religijnymi, pisał Lenin, należy walczyć nadzwyczaj ostrożnie. Dużo szkody wyrządzają ci, którzy wnoszą do tej walki obrazy uczuć religijnych. Trzeba walczyć za pomocą propagandy, za pomocą uświadamiania. Należy unikać wszelkiego obrażania uczuć ludzi wierzących. Występujemy bezwzględnie, pisał w innej pracy Lenin, przeciwko najmniejszemu nawet obrażaniu ich przekonań religijnych. Powyższe założenia marksizmu-leninizmu realizowane są z całą konsekwencją przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. PZPR prowadzi klasę robotniczą i cały naród szlakiem budownictwa socjalizmu. Zespala wszystkich ludzi pracy w budowie socjalizmu. Każdy obywatel naszego kraju, niezależnie od swego stosunku do religii, może znaleźć i w praktyce znajduje pole dla działalności politycznej w ramach istniejących partii politycznych. Partia nie ocenia obywateli naszego kraju według ich stosunku do religii. Członkiem partii może być każdy dorosły obywatel naszego kraju, który zgadza się z jej programem ideowo-politycznym i program ten realizuje w praktyce. Od wstępujących w szeregi partii wymaga się uznania marksistowsko-leninowskiego programu politycznego, a nie natychmiastowego odrzucenia religii. Od członka partii wymaga się jednak konsekwentnego dążenia do ukształtowania w sobie światopoglądu materialistycznego. Stosując zasady marksizmu-leninizmu w sposób twórczy, zgodnie z wymogami konkretnych warunków naszego kraju, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza stoi konsekwentnie na gruncie koncepcji, którą opracował Lenin. Analizując konkretne warunki, w których działała wówczas partia, Lenin pisał: winniśmy nie tylko dopuszczać,
ale szczególnie usilnie przyciągać do partii wszystkich robotników zachowujących wiarę w Boga. Występujemy bezwzględnie przeciwko najmniejszemu nawet obrażaniu ich przekonań religijnych, ale przyciągamy ich w celu wychowania w duchu naszego programu. Szczególne wymagania stawia partia przed tymi członkami, którzy określani są mianem aktywu, którzy pełnią w jej szeregach różne funkcje z wyboru lub pracują w aparacie partyjnym. Od takich członków partii wymaga się skrystalizowanego światopoglądu materialistycznego oraz gotowości do propagowania wszystkich zasad marksizmu-leninizmu, a więc i zasad materializmu dialektycznego. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przyjmuje w swe szeregi zarówno niewierzących, jak i wierzących aktywnych zwolenników socjalizmu, lecz wymaga jednocześnie od każdego swego członka, bez względu na jego aktualny światopogląd, aby zgłębiał zasady marksizmu-leninizmu, aby pracował nad podnoszeniem swej świadomości ideowo-politycznej, aby kształcił się pod względem światopoglądowym. Statut PZPR nakłada na wszystkie instancje partyjne, a zwłaszcza na podstawowe organizacje partyjne, obowiązek, aby pracowały systematycznie nad podnoszeniem marksistowsko-leninowskiej wiedzy i poziomu ogólnego członków i kandydatów partii. PZPR postuluje konieczność oddziaływania na światopogląd wszystkich członków partii, a więc i tych, którzy zachowują jeszcze wiarę religijną. Statut partii nakłada na wszystkich członków partii obowiązek pracy wychowawczej, której celem jest popularyzowanie materialistycznego poglądu na świat. Szczególnym przypadkiem działalności wychowawczej, którą partia prowadzi we własnych szeregach, jest systematyczna praca wyjaśniająca podstawy światopoglądowe partii, praca wychowawcza zwalczająca klerykalizm polityczny. Przy kształtowaniu materialistycznego światopoglądu członków partii należy przede wszystkim przekazywać treści i wartości teorii marksistowskiej, wyrabiać umiejętność samodzielnej oceny zjawisk z jej punktu widzenia, w żadnym zaś razie nie ograniczać się tylko do krytyki światopoglądu religijnego. W kształtowaniu światopoglądu materialistycznego nie można ograniczać się tylko do oddziaływania na intelekt ludzi, lecz trzeba oddziaływać na wszystkie sfery ich życia psychicznego. Bardzo ważną wytyczną wychowania światopoglądowego i ideologicznego jest znana teza Marksa: byt społeczny kształtuje świadomość społeczną. Problemy światopoglądowe, jak dowodzi tego psychologia i pedagogika społeczna, w ostatecznym rozrachunku rozstrzygane są nie w toku abstrakcyjnych rozważań, lecz w praktycznym działaniu ludzi. Angażowanie ludzi w realizację konkretnych zadań praktycznych jest najskuteczniejszą metodą ich wychowania światopoglądowego. Najskuteczniejszą formą przyciągania do partii robotników zachowujących wiarę w Boga, pisał Lenin, jest angażowanie ich do praktycznego działania na rzecz realizacji programu partii. Rzeczywista, to jest najgłębsza konfrontacja ideologii religijnej ze światopoglądem marksistowskim i socjalizmem, nie przebiega bowiem w dziedzinie propagandy, lecz rozgrywa się w ostatecznej instancji na gruncie praktyki społecznej. Tylko walka klasowa mas robotniczych, pisał Lenin, wciągając najszersze rzesze proletariatu w świadomą i rewolucyjną praktykę społeczną, jest w stanie rzeczywiście wyzwolić uciemiężone masy spod panowania religii, gdy tymczasem proklamowanie wojny z religią jako politycznego zadania partii robotniczej jest anarchistycznym frazesem. W pracy o stosunku partii robotniczej do religii Lenin pisał: kto jest w stanie jako tako poważnie ustosunkować się do marksizmu, wniknąć w jego podstawy filozoficzne oraz w doświadczenie międzynarodowej socjaldemokracji, ten z łatwością dostrzeże, że taktyka marksizmu w stosunku do religii jest głęboko konsekwentna i przemyślana przez Marksa i Engelsa, że to, co dyletanci lub nieucy uważają za wahania, jest bezpośrednim i nieuniknionym wnioskiem z materializmu dialektycznego. Byłoby wielkim błędem sądzić, że pozorne umiarkowanie marksizmu w stosunku do religii tłumaczy się tak zwanymi względami taktycznymi, w sensie chęci nieodstraszenia i tym podobnych. Przeciwnie, linia polityczna marksizmu również w tej kwestii jest nierozerwalnie związana z jego podstawami filozoficznymi. Zdaniem Lenina,
powodzenie wszelkiej poważnej działalności rewolucyjnej wymaga zrozumienia oraz umiejętności wcielenia w życie tej prawdy, że rewolucjoniści mogą odegrać rolę jedynie jako awangarda klasy rzeczywiście żywotnej i przodującej. Awangarda jedynie wówczas spełnia zadania awangardy, gdy umie nie odrywać się od kierowanych przez siebie mas, gdy umie rzeczywiście prowadzić naprzód najszersze masy. Bez ścisłej współpracy z niekomunistami na najróżnorodniejszych odcinkach działalności nie może być nawet mowy o żadnym pomyślnym budownictwie komunistycznym. Nie oznacza to, podkreślał Lenin, że propaganda naukowego poglądu na świat jest zbyteczna. Przeciwnie, powinna być intensywnie uprawiana. Ale musi ona zawsze być podporządkowana głównemu zadaniu, rozwijaniu walki klasowej wyzyskiwanych mas przeciwko wyzyskiwaczom. Nie powinna ona osłabiać jedności działania wszystkich ludzi pracy w ich walce bez względu na stosunek do religii. Marksista, pisał Lenin, powinien być materialistą dialektycznym, to znaczy stawiającym sprawę walki z religią nie abstrakcyjnie, nie na gruncie oderwanej, wyłącznie teoretycznej, zawsze jednakiej propagandy, lecz konkretnie, na gruncie konkretnie toczącej się walki klasowej, która wychowuje masy najwięcej i najlepiej.